Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie kuratorze. Dzień dobry. Pewnie wielu uczniom wydaje się, że na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele, pracownicy oświaty, a także kuratorium oświaty to w tych wszystkich miejscach i wśród tych wszystkich osób trwa gorączkowe przewracanie nogami, tupanie pod stołem, bo nie możecie się doczekać tego kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek. No sprawdziłem, akurat siedzi pan spokojnie. Tak, siedzę spokojnie. To nie pierwszy rok szkolny, który przeżywam w różnym charakterze, ale zawsze gdzieś ze szkołą. Więc spokojnie. No, wszystko trzeba przygotować oczywiście dobrze do rozpoczęcia roku szkolnego, ale ważne właśnie, żeby nie robić nerwowych ruchów, żeby to wszystko musi mieć swoje miejsce, swój czas musi być zaplanowane. I... Kurator woli wakacje, czy jednak ten okres od września do czerwca? Hmm. No, trudno powiedzieć, wakacje też u nas nie są wcale takie spokojne, bo mamy inne zadania wtedy i też trudne, też absorbujące. No a rok szkolny to, to jest taki okres, gdzie szkoła, szkoła żyje. Szkoła żyje i to, to jest piękne, bo, bo, bo są uczniowie i są nauczyciele, coś się w tych szkołach dzieje. Jedną z takich wydarzeń, o których Pan wspomniał, jest, jest próba spięcia tego wszystkiego w jedną całość, żeby 1 września, no w przypadku tego roku, akurat czwartego, wszystko mogło funkcjonować tak jak należy. No Między innymi kwestie związane z wakatami nauczycielskimi i pytanie, czy będzie kogo uczyć w tym roku o polską młodzież. Ponad 800 nauczycieli brakowało pod koniec lipca. Tydzień temu informowaliśmy, że liczba ta zmniejszyła się, ale nadal brakuje. Ponad 640 nauczycieli. Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że to są wszystkie oferty. To nie są pełne etaty. Tych jest znacznie mniej około 1% tylko brakuje, czyli około 200 powiedzmy. Natomiast to są też kilka godzin, dwie, cztery, pięć, dziesięć zależy. Najbardziej poszukiwani są nauczyciele nauczyciel wspomagający proces nauczania, nauczyciele wychowania przedszkolnego i brakuje też psychologów, ale z różnych przyczyn to wynika, bo nauczyciele korzystają często z urlopów dla poratowania zdrowia, odchodzą na emerytury. Coś się czasami dzieje losowego takiego. A czy opolskie szkoły dadzą sobie radę z tymi brakującymi nauczycielami? Od... No 200 osób. Ja domyślam się, co by było, gdybyśmy usłyszeli, że w szpitalach brakuje 200 pielęgniarek. No katastrofa. Tak, nie no. W tej procedujemy przez cały czas prośby dyrektorów o zatrudnianie nauczycieli bez pełnych kwalifikacji, co nie oznacza, że to są jacyś ludzie z przypadku, bo to często są albo już nauczyciele, którzy pracują, tylko są w trakcie na przykład uzupełniania wykształcenia, a czy zdobywania kolejnej kwalifikacji swojej. Czy nauczyciele, którzy mają wiedzę merytoryczną, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego, uzupełniają je. Więc to nie jest tak, że nawet jeżeli wyrażamy zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez pełnych kwalifikacji, że to jest ktoś, kto przychodzi z ulicy i mówi: ja bym chciał uczyć, umawia się z dyrektorem, pisze do nas i my się zgadzamy, żeby ktoś taki uczył. No to, to jak tak to nie będzie nie funkcjonowało. Więc, więc myślę, że to wszystko da się spiąć. To nie są liczby, które. Różnią się od roku ubiegłego. Ja pamiętam jeszcze ze swojego. Okresu pracy w szkołach, że zawsze byliśmy zaskakiwani niemalże co roku jakimiś no, sytuacjami. trochę tak ziemi. I, I zawsze te dwie, trzy osoby były poszukiwane w jednej szkole, więc to tutaj pod tym względem jakiegoś dramatu ja nie zauważam. No to w jaki sposób będziecie próbowali sobie z tym problemem radzić? to będzie ściąganie emerytów, czy może namawianie tych, którzy już uczą, żeby wzięli dodatkowe godziny? No paru moich znajomych narzeka bądź cieszy się, no tutaj akurat zależy od tego, w jakiej to jest sytuacji, że no, będzie mieć sporo nadliczbowych godzin. Z jedną osobą rozmawiałem akurat wczoraj, która będzie mieć dwa etaty od września. No i pytanie, czy... Ci nauczyciele nie będą zbytnio przemęczeni? Czy oni będą w stanie nadal efektywnie przekazywać tę wiedzę swoim podopiecznym? No to każdy musi sobie już indywidualnie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast są właśnie takie możliwości, że w związku z tym, że do szkół ponadpodstawowych jest przyjętych półtora rocznika, to tych godzin nadliczbowych może być więcej. No o tym, jak to, jak to wygląda, to, to decyduje dyrektor szkoły. Czyli on przydziela te godziny ponadwymiarowe. Oczywiście można również korzystać z, z doświadczenia osób, które przeszły na, emerytury, wcześ, na emeryturę, ale chcą jeszcze pracować, czują się na siłach. Można jak najbardziej ich potencjał wykorzystać. No i korzystać również z, z tych osób, które już kończą swoje przygotowanie do zawodu, są na ostatnich roka, latach studiów, już mają dużą wiedzę i mogą rozpocząć pracę w szkole, to też, to też jest taki czynnik, który może ich zachęcić do tego, żeby w tej szkole później już Pozostać. No to może takim czynnikiem, który byłby w stanie przyciągnąć większą liczbę potencjalnych zainteresowanych są pieniądze. No Nie jest tajemnicą, że polscy nauczyciele nie zarabiają kokosów. Taki początkujący 3690 zł brutto to jest niewiele więcej niż najniższa krajowa. No w jaki sposób przyciągnąć na przykład informatyka do pracy w szkole, jeżeli on na wolnym rynku jest w stanie zarobić kilka, może kilkanaście razy tyle? No, no, cały czas trwają prace nad tym, żeby to wynagrodzenie było wyższe. Natomiast, no, rzeczywiście no, są takie, takie specjalności, które zdecydowanie atrakcyjniejsze warunki znajdą w przemyśle choćby ale znam też takie przypadki dla których po prostu szkoła jest tym miejscem gdzie mogą się realizować i chwała im za to bo nie dzięki nie patrzą, nim w większości nie, te szkoły funkcjonują. Tak, pieniądze nie są tym najważniejszym dla nich czynnikiem, no też jest szereg innych zachęt, które zawód nauczycielski ma. Ja byłem świadkiem wielu takich rozmów osób postronnych i nie ujawniałem się jaką branżę reprezentuje i osoby, które są spoza, spoza branży oświatowej, wypowiadały się na temat pracy nauczyciela. Ile nauczyciel ma rozmaitych przywilej, których nie ma w innych zawodach. Począwszy od wymiaru urlopu, poprzez właśnie urlop dla poratowania zdrowia, poprzez choćby to obowiązkowe pensum dydaktyczne, itd. Tak itd. Tak Więc Postrzeganie też zależy od, od punktu widzenia i od punktu siedzenia danej osoby. Panie kuratorze, zwracam się tutaj do Michała Sieka, o polskiego kuratora oświaty. Pan powiedział o tym, że od lat próbu, próbowane i są podejmowane próby z, dotyczące zwiększenia uposażenia nauczycieli, ale jak wyliczył jeden ze związków zawodowych, średnio się to udaje, bo w tym roku taki początkujący nauczyciel zarabia o 6% więcej niż płaca minimalna. W 2015 z kolei było to o 33% więcej, a w 2011 o 62%. czyli no, można powiedzieć, że realnie wartość tego wynagrodzenia spada, choć oczywiście w liczbach wygląda to lepiej. No tak ale też i sama płaca minimalna była na dużo niższym poziomie wtedy więc takie porównywanie na potrzeby statystyki można robić różne zestawienia i one raz pokażą co innego, innym razem co innego zależy to je przygotowuje i w jakim celu. Natomiast y, y, trzeba pamiętać o tym, że zasadnicze wynagrodzenie to jest jedno, ale są jeszcze dodatki, dodatki za wychowawstwo, za, za godziny ponadwymiarowe, y, inne jeszcze w, w zależności też od typu szkoły y, i trzeba też powiedzieć, że y, wielkość, wysokość tych dodatków zależy też od organu prowadzącego, który opracowuje regulamin wynagradzania nauczycieli, tam określa dodatki dla dyrektorów, dla innych osób funkcyjnych, również zasady przyznawania dodatków motywacyjnych. Więc ja wiem, często posługujemy się tylko i wyłącznie tą kwotą pensji zasadniczej, tymczasem, tak jak pan sam wspomniał, nauczyciele często pracują. Więcej niż to pensum i są z tego zadowoleni i, i no nie będę tu przytaczał niektórych kwot, które, o których wiem, że otrzymają nauczyciele, a mówili mi o tym yy, przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę. I to są naprawdę bardzo duże często pieniądze. Więc... No tak, ale każdy kij ma dwa końce, to się odbywam kosztem tak. czegoś. Panie kuratorze, ale może kwestia dotycząca ilości to jest tylko jeden problem, bo jak słyszymy, różnie bywa też czasami z jakością. Uczniowie mają zaburzoną relację ze swoimi nauczycielami, nie mają do nich zaufania. Nauczyciele zapominają, że są pedagogami, każdy z nich jest pedagogiem, a ich praca to nie jest zwykła praca, ale misja. Tak mówił Szymon Nieznański, zastępca przewodniczą. Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. To jest cytat z wczoraj, bo właśnie wczoraj ukazał się raport z konsultacji przeprowadzonych w opolskich szkołach, m.in. z Pana udziałem. Tak, to jest, to jest prosto z raportu, który wczoraj został przekazany oficjalnie. I to właśnie o czym mowa w tym raporcie, akurat w, konkretnie w tym, w tym miejscu dotyczącym psychologów. Pokrywa się z tym, że psycholog jest też poszukiwany do pracy w szkole. Jeszcze kilkanaście, może lat dziesięć, może nawet mniej, lat temu w szkołach tych psychologów było bardzo mało. A jak to wygląda, ale rozwiązania, które są wprowadzane, jeżeli chodzi o psychologów, o psychologów specjalnych, o innych specjalistów, powodują to, że. W szkole muszą być oni zatrudniani według, według specjalnego algorytmu, więc dostęp do tych specjalistów jest już coraz lepszy. I, i polityka oświatowa państwa jest taka, żeby był jeszcze bardziej ten dostęp lepszy. A jak to, to funkcjonuje w praktyce? Ucznia. No bo my słyszymy o tym, że w ostatnim czasie coraz więcej nastolatków podejmuje próby samobójcze. Ja miałem tutaj kilka dni temu panią z pewnej organizacji pozarządowej no i powiedziała mi, że dziś na psychologa, na wizytę u psychologa w ramach NFZ czeka się dwa lata. No więc brakuje nie tylko w szkołach psychologów, ale również tych pozostałych. Ale jak to wygląda? No, ja bym tutaj podzielił to na takie jakby dwie rzeczy. Jedna to jest to, że mamy jakiś deficyt psychologów i, i nad tym pracujemy, czy innych specjalistów również. A druga to jest to, co podkreślają tutaj młodzi ludzie, że często jest trudny kontakt z nauczycielem, że nauczyciel czy wychowawca zapomniał, że też jest pedagogiem, że ma też w tym zakresie pewne zadania. 诶。<noise> <noise> czy rola właśnie, podkreślanie w szkole roli psychologa, na jak, pokazywanie tego, na jakich zasadach on działa, no to są takie obszary, nad którymi można pracować już teraz i to każdy w swojej szkole powinien rozpoznać, czy to dobrze funkcjonuje, czy nie dobrze funkcjonuje i co w tym zakresie poprawić. Co jeszcze dobrze i niezbyt dobrze funkcjonuje w opolskich szkołach, a także jak minęły te wakacje, o to pytamy dalej w internetowej części naszej rozmowy. A słuchaczom Radia Opole ale życzymy oczywiście udanego dnia. Polski kurator oświaty Michał Siek nieustająco z nami. Panie kuratorze, czy szkoły w naszym regionie nadążają w ogóle za migracją ludności? No nie od dziś obserwujemy takie zjawisko, że mieszkańcy nie tylko Opolszczyzny przenoszą się ze wsi do miast, powstają w tych miastach też nowe osiedla, a co za tym idzie, te szkoły, w których uczą się nasze dzieci, czasami przeżywają no, takie nierównomierne, można powiedzieć, obłożenie. Tutaj otrzymaliśmy sygnał... Od rodziców, których pociechy uczą się w opolskiej dziesiątce. No i tam podobno klasy są właśnie przepełnione po 30 maluchów uczy się w jednym z oddziałów. Wiem, że pan mi powie, że to spełnia wszystkie normy, natomiast rodzice są zaniepokojeni, czy w takiej grupie dzieci są w stanie się efektywnie uczyć? No nie ma górnej granicy, tak, w tym wypadku. Yy, mamy to w, w tych młodszych klasach, jest to uregulowane. W starszych nie. No i to jest trudne, bo za organizację i ten przebieg rekrutacji no, odpowiada tutaj w tym wypadku organ prowadzący. tak? Czyli miasto. Tak. I to, co my obserwujemy w ostatnich latach, bo to jest dosyć takie, dosyć nowe zjawisko jeszcze, bo trzeba powiedzieć, że tak, nasz region no, pod względem demografii no to ma problem, tak? Jesteśmy... Jednym z najszybciej Rad... wyludniających tak, się w Polsce. Tak, ale są takie obszary właśnie, takie miejsca. No teraz jest taki trend, że ludzie z dużych miast się wyprowadzają, a gdzieś tam przemieszczają się, budują domy, przeprowadzają się w okolice dużych miast. Więc zagęszczenie w okolicy dużych miast jest duże, ale w samych miastach nie. I stąd to wszystko... Te, takie sytuacje, o których Pan tu powiedział, stąd mają miejsce. Czy to właśnie w okolicach Opola, czy w okolicy innych większych miast. A dla kontrastu, w niektórych szkołach potrafią być uruchamiane oddziały, w których uczy się dosłownie kilkoro uczniów. No, no właśnie, i to jest, to jest trudne, ale to też trzeba brać pod uwagę przy różnych planach organizowania sieci szkół. W samorządach, bo, jak, jak ten przykład pokazuje, mamy szkołę, która jest mała, ale, ale no widać, że jest jakieś zainteresowanie regionem i za chwilę ona może być dużo bardziej zapełniona niż w danym momencie. Więc to jest. Trudne też to jest do przewidzenia, no bo jakieś dane oczywiście samorząd posiada w, w możliwości potencjału tego rozwoju budownictwa, jakiejś migracji ludzi, no ale nie wszystko jesteśmy w stanie policzyć, ile. Te rodziny, które się pojawiają w nowym regionie, będą jak liczne będą. A wy macie jakiś wpływ jedzie? w ogóle na organizację takich oddziałów, na ich liczebność? No Powiedział Pan, że w przypadku tych akurat roczników nie ma górnego limitu, no ale może jakieś rekomendacje no nie ma. No, nie ma no, tutaj wydawać? jest, tutaj, tak, oczywiście, no, tutaj trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. No, wiadomo, że zbyt przeładowywane. Klasy, no to nie, jest, to nie jest dobre. Chociaż ja pamiętam, że jak chodziłem do technikum, to byłem zapisany pod numerem 41, więc do tego na razie nam jeszcze daleko. A jakieś skargi ze strony technikum? Natomiast rodziców, przy, do was to są jest kierowane? jeszcze też tak, że no oddział 30-osobowy, czy 32-osobowy, 30 czy tam liczniejszy, no jest oczywiście też obowiązują. Na niektórych przedmiotach podziały na grupy, i wtedy ta, ta grupa się dzieli i rozchodzi się na swoje zajęcia, więc nie wszystko odbywa się w tych dużych grupach. No, ja rozumiem też samorządy, że nie wszystko jest łatwe. To, to, to nie jest takie wszystko wymierne, do końca tego nie można tak jakoś podzielić. Rodzic też chce, żeby szkoła była blisko. Więc jeżeli ma być blisko, jest dużo tych dzieci w tym obwodzie, no to trzeba im zapewnić tą szkołę, więc albo trzeba otwierać więcej mniej licznych oddziałów. No albo, albo te oddziały są bardziej liczne, ale jest ich wtedy mniej. No wszystko to też zależy od sytuacji w samej szkole, też również od tej sytuacji kadrowej, prawda? 672 osoby z naszego regionu przystąpiły do poprawkowej matury no przynajmniej tyle osób zadeklarowało, że zamierza to uczynić. Najwięcej abiturientów, bo prawie 580 mierzyło się po raz drugi z królową nauk, czyli matematyką. Jakie możemy wnioski z tego wysnuwać? Nie potrafimy liczyć my jako społeczeństwo? Czy to są w ogóle dane, które powinny nas niepokoić? To jest trudne pytanie. Bo znaczy ja mam jakieś swoje też przemyślenia na ten temat, kiedyś uczyłem matematyki i bardzo dużo, to były na no już dosyć odległe czasy, ale wtedy bardzo dużo miejsca poświęcało się rachunkowi pamięciowemu. I w mojej ocenie ten rachunek pamięciowy bardzo rozwijał wyobraźnie umiejętności matematyczne, kalkulacyjne. A już od jakiegoś czasu, kiedy no, ta komputeryzacja i cyfryzacja bardzo mocno poszły do przodu, My się trochę, wszyscy mówię, zwalniamy z takiego wysiłku i z takiego no właśnie przyzwyczajenia do czego, że coś można szybko policzyć w głowie. No to może w takim razie program I nauczania jest, jakby... jest niedostosowany do współczesnych czasów. Może większy nacisk powinniśmy kłaść właśnie na te umiejętności, na wykorzystywanie tych możliwości, które daje nam nowoczesna technologia. My nie uciekniemy już od nowoczesnej technologii, ale też nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby na lekcji znaleźć kilka chwil na to, żeby rozwijać też te właśnie możliwości takiego logicznego myślenia związanego z rachunkiem pamięciowym. To na pewno przyniesie, mogłoby przynieść pożądany skutek i, i, i trochę ten trend. Odwrócić, bo no, zawsze matematyka zawsze była tym przedmiotem, który gdzieś tam budził taki postrach. Re, taki postrach, respekt. I trzeba też pamiętać o tym, że są takie osoby, które tej matematyki po prostu nie zrozumieją nigdy. No, no tak, no... ale żeby zdać maturę, wystarczy uzyskać 30% tak. maksymalnej liczby punktów. A żeby dostać dwóje w szkole, czyli przejść z klasy do klasy, trzeba zazwyczaj uzyskać punktów na różnych sprawdzianach ponad 50. No to jak ci ludzie przechodzą z klasy do klasy, skoro potem nie są w stanie sprostać tym, można powiedzieć, obniżonym wymaganiom? No tak, jak powiedziałem, to jest proces, to jest bardzo um, trudne do, do wytłumaczenia, do, do jakiegoś przeanalizowania, bo, bo z jednej strony mówimy o tym, że program jest przeładowany i tak dalej, i tak dalej, tak? Z drugiej uczniowej, jak zwykle to bywało przez lata, zawsze się mówi, A po co mi to? Ja z tego nie będę korzystał. Ale, no, i, ale to tak nie wszystko jest do końca, więc y, y, matematyka jest moim zdaniem. no Może ja nie jestem obiektywny, bo mówię, gdzieś tam jestem jednak ścisłowcem i gdzieś to bardziej bliskie mi jest wszystko i ta matematyka. I y, 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 zawsze lubiłem liczyć i lubię, y, więc y, y, chciałbym jej bronić w tym sensie, że. Że, że trochę chyba jednak ten poziom nauczania matematyki przez lata, kolejne długie lata on się obniżał, prawda? Bo nawet jak popatrzę, czego ja się uczyłem w szkole, czego później uczyłem jako nauczyciel matematyki, a teraz jak to wygląda w ósmej klasie na przykład, no to różnica jest kolosalna, nie? i biorąc to pod uwagę, Powinno być łatwiej i lepiej, tak jak Pan mówi. A w niektórych wypadkach okazuje się, że jednak jest trudniej, choćby z, z tym, żeby dobrze napisać ten poziom podstawowy z matematyki, co wydaje się rzeczywiście nie jest jakimś nieosiągalnym. Takim właśnie wynikiem. No to jeszcze na koniec o jedną rzecz chciałem zapytać. Czy to były bezpieczne wakacje? Pytam o zorganizowane formy wypoczynku. Wy jesteście jednym z tych organów, który takie właśnie kontrolował? Tak, no wakacje to też jest właśnie ten okres, w którym zamiast do szkół częściej trafiamy na różne formy wypoczynku, kontrolujemy je, a wcześniej są rejestrowane. I co do zasady Wakacje przebiegały bezpiecznie, chociaż było kilka przypadków takich trudnych, że konieczna była interwencja, bo pewne formalności nie były dopełnione, ten wypoczynek nie odbywał się tak jak należy, ale to były incydentalne przypadki. Także wakacje, ja obserwowałem też gdzieś tam zawsze, jak miałem taką okazję, grupy, które gdzieś tam. Spotykałem i muszę przyznać, że no, widziałem, że opiekunowie starają się czuwać dobrze nad swoimi podopiecznymi, że dzieci są zaopiekowane, zadowolone. Nie, na szczęście nie trafiłem na żadną sytuację taką jakąś krytyczną, która by wymagała jakiegoś nagłego. Zachowania z naszej strony, ale tak jak powiedziałem, niektóre y, jakieś tam drobne y, nieprawidłowości zdarzały się oczywiście, i to, żeśmy w trakcie kontroli były usuwane. A incydentalne przypadki były takie troszkę trudniejsze, ale to dosłownie kilka. Korzystajcie, droga młodzieży, z ostatnich dni wakacji. Niespełna tydzień Wam został, a 4 września wszyscy z uśmiechem na ustach spotkacie się ze swoimi nauczycielami. A rozpoczęcie roku, te wojewódzkie, rozpoczęcie gdzie? Rozpoczęcie roku, w tym, ro, w, tym razem w Korfantowie. No i tam będzie można spotkać Michała Sieka, opolskiego kuratora oświaty. Dziękujemy za Dziękuję wizytę bardzo. w studiu Radio Opole. Cała rozmowa na radio.opole.pl